I teraz, moi drodzy, zapowiada się katastrofa. Znowu? W drugim odcinku Grzegorz Markowski. Słyszałeś kiedyś o takim artyście? Słyszałem. Tak naprawdę Grzegorz Markowski, grupa Perfect, to band, który kształtował gdzieś moją świadomość muzyczną. Może się mylę, ale z tego, co ja wiem, Grzegorz zszedł ze sceny w tym roku. Za szybkie tempo chyba było, no z tego, co rock'n'rollowe. Rock'n'rollowo, no. Wygaszają działalność. Ciekawe, na jak długo. Mam nadzieję, że nie zaistnieje taka sytuacja, pomimo różnych głosów. Może to jest tylko zabieg marketingowy? No, miejmy nadzieję. Którą piosenkę zaśpiewasz? Niepokonani. Tam pada takie bardzo ważne zdanie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Parę słów o tym, jak śpiewa Grzegorz Markowski. Śpiewa genialnie, jest to genialny wokalista, genialny, taki typowy, tak stricte rockowy wokalista. Po prostu rockman. Gość jest genialny i wszystko. Z takim szarpnięciem, nie? Szarpnięciem i z bebechów. Prostych nóg to ty nie masz, nie? Ja mam idealnie proste nogi. W tym tygodniu nie. Aha, przepraszam. Emocje już opadną. Dobra, ja bym jeszcze krócej i szarpnęła i opadną. Jak po wielkiej bitwie kurz. Powolutku opowiadasz, zaczynamy malutkie już jego maniery widzieć. Gdy nie można mocą żadną. Żadną. Ja jeszcze bym to bardziej trzymała. Gdy nie można mocą żadną. Czyli jeszcze na większym spięciu, cały aparat spiąć, tak? Gdy nie można mocą żadną. Jeszcze za nerwowo. Wyglądam, jakbym miał świnkę. Masz być spięty. Zejdź z barykady. Czyli spokojnie, takie slow tutaj, tak? Gdy nie można mocą żadną. Wspaniale. No. No. Ekstra. A skąd ty takie cuda znasz? I tu już masz tamburyn. Czy w bezsilnej złości łykając żal. Aha, takie... No. Okay. Łykając żał. Przepraszam, nie będzie. Były chwile, kiedy siedziałeś w tym głosie Markowskiego, a potem gdzieś to traciłeś. Ale powiem ci dlaczego. I tak bez ogródek. Niestety postać Grzegorza Markowskiego jest na tyle silna, kawałek na tyle emocjonalny, że potrafię tylko na chwilę poczuć się tym Grzegorzem. Tylko na chwilę. Wyskakuje, wylatuje i to samo dzieje się z barwą. No, przepraszam. Nie potrafię utrzymać tego w ryzach. W tej piosence jesteś inaczej prawdziwy, niż cię znamy. Każdy ma swoją wrażliwość. Mam może z tym problem często, bo jestem nadwrażliwy. I więc może czasami ten śmiech to jest taka moja obrona trochę przed tą wrażliwością. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament. Być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Sama próba bycia Grzegorzem Markowskim już jest niesamowicie trudna, a być nim, nie wiem, mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę. Przyjacielu drogi, przed tobą prawdziwa misja godna superbohatera. Prawda. Więc pozwolisz, że odlecę winą jak prawdziwy superbohater. Tak. Czado Man, bohater naszej młodzieży, już za chwileczkę stanie się wszechbohaterem polskiej sceny muzycznej, czyli Grzegorzem Markowskim. Czado Man, perfekt, nawet schód chyba. Grzegorzu, chodzisz jak Jack Sparrow. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. Czy w milczeniu białych, haniebnych flag zdejść z barykady? Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Ale głosowo jest podobny z Kubanem.
już, kto mi jest światełkiem. Gaśnie nagle biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest? Płyniemy przez wielki Babilon. Nie złowi nas. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonany. Wśród tandety śniąc jak jamę, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. No muszę powiedzieć, że szacun. Shadowman! Witaj, druhu! Małgosiu, proszę bardzo. Miałam wrażenie, że na początku to jest takie troszkę przerysowane, ale w trakcie, jak szedłeś za tekstem utworu, ten utwór coraz głębiej w ciebie wchodził i naprawdę magiczne było to wystąpienie. I ja absolutnie dałam się porwać twojemu czarowi i twojej niewątpliwej prawdzie, którą znalazłeś w tym utworze. I widać, że to jest utwór, który ma dla ciebie duże znaczenie. To dziękuję, prawda, gratuluję. Poruszyła panią prawda akurat i sorry, bo broda mi trochę drży. Naprawdę ważny jest ten numer dla mnie, sorry. Wiesz, jesteś postrzegany jako taki wesołek i w ogóle tu się okazuje, że drzemie w tobie bardzo wrażliwy, delikatny człowiek. No. Są rzeczy nie na sprzedaż i nie na pokaz, a po prostu wyszło. Adam, proszę bardzo. Tu na pierwszym miejscu rzucało się ta twoja emocjonalność i to, że po prostu widać, że tak samo jak na przykład dla Filipa Eminem, tak dla ciebie ten numer ma wyjątkowe jakieś przesłanie. Pokazałeś, że jesteś super wrażliwym chłopem i przeszło to na mnie totalnie, więc dzięki ci za to. Dzięki. I proszę bardzo, Kaś. Ja słyszałam barwę głosu Grzegorza Markowskiego, nawet nie sądziłam, że tak dobrze ona ci się do samego końca piosenki uda. Ciebie troszkę te emocje no, na tyle mocno niosły, że byłeś w tym wszystkim bardziej ekspresyjny niż Grzegorz Markowski, co oczywiście dla nas miało też swój walor, bo było bardzo wzruszające. Wiem, że i dla ciebie to było szczególne wykonanie, za co ci bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Fantastycznie zrobiłeś głos Grzegorza Markowskiego. Fantastycznie uchwyciłeś sposób artykulacji, sposób wypowiadania słów, sposób frazowania. Świetnie uchwyciłeś taki sposób bycia na scenie. Pomimo to, że rzeczywiście odrobinę było za dużo i w ciele, i w głosie, trochę te emocje jakby gdzieś cię porywały, one były prawdziwe, one były twoje, one były szczere i dlatego ten występ był tak poruszający. Dziękujemy bardzo. Perfekt. Grzesiek Markowski. Shadowman.